Rysy fizyczne, wtedy przykładowa rozgrywka, tutaj w wersji deluxe. Mamy tutaj pulę no, wielu pytań, ale gra obejmuje 7 pytań, więc powinniśmy sobie wybrać tutaj 7, zaznaczyć kartą na spodzie, gdzie jest koniec, tak? Jak ktoś znowu się pojawi, no to wtedy znowu, wtedy jest koniec gry, bo całą tą pulę mieliśmy już rozegraną, tak? No i jak to wygląda, że każdy z nas na początku dostaje tabliczkę, dostaje pisak, dostaje dwa żetony w swoim kolorze. Tutaj już mam kolory, z pomarańczowy byłby tu, zielony do zielonej tabliczki, ten do tej, żółty do tej, bo to jest w kolorze swojej tabliczki, tak? No i zaczynamy zabawę. Najpierw jeden gracz, ten, który jest bankierem, czyta sobie pytanie, ile kilogramów wawełny największa znaleziona perła. Czas obstawiamy i ten. I teraz trzeba, każdy musi napisać wyniki, tak? No i gracze by napisali te wyniki, no i jakby napisali już, w tym czasie oczywiście musi zmieścić, no to wtedy muszą, bierzemy te tabliczki i w zależności od wskazań ustawiamy na planszy od najmniejszej do największej 10, 20, 30, 40 kilogramów. O. Mam cztery tabliczki na przykład, tak? Jak cztery różne, wtedy robimy tak, że środkowa jest pusta, centrum, 10, 20, puste, 30, 40. Jakby było na przykład dwie dwudziestki, no to jest sama co ta dwudziestka, to ona by leżała też tutaj i też puste, bo dalej mamy cztery różne odpowiedzi w grze. Natomiast jakby ktoś na przykład dał tutaj, nie wiem, 25, no to mamy już liczbę nieparzystą odpowiedzi, różnych odpowiedzi, więc wtedy ta karta zajmuje środkowe miejsce. Tak to wygląda. Myślę, że jakby ta była dodatkowo, to byłaby by tutaj. O. Bo dalej byłaby nieparzysta liczba odpowiedzi, tak? A jakby była parzysta, no to tu puste zostawiamy. Tak to po prostu wygląda. No i teraz obstawiamy odpowiedzi. Każdy gracz może obstawić dwie odpowiedzi, ma dwa żetony. Może oczywiście dać na te samo miejsce oba, jak ma ochotę. One są po 100 warte. Nawet jak będzie pomyłka, to one i tak wracają do gracza. One zawsze będą wracały, te plastikowe. Tu mamy kursy. 4 do 1, 3 do 1. No tu nie ma na razie, powiedzmy, o, damy to. 2 do 1, 3, 4. Właściwa odpowiedź to jest ta, która jest najbliżej i nie przekracza odpowiedzi. Nie przekracza. Zobaczmy, ile ta perła miała. Miała 34 kg. Odkryto ją na Filipinach w 2016 roku i wartość perły szacuje się na ponad 100 milionów dolarów. Więc 30 trafił idealnie, więc od razu dostaje 300 kasiury za to, że trafił idealnie. On trafił idealnie, on jest wygranym, tak? Natomiast jakby nie było takiego wskazania 30, czyli tego idealnego, siłą rzeczy to byłoby tu, o, to kto by teraz wygrał? Nikt nie dostałby 300, bo nie byłoby idealnego wskazania. Najbliżej byłoby 25. Mimo tego, że nie jest 30, ci 34, tyle miała ta perła, to tak, to odpada, bo przekracza. To jest najbliżej, jest mniej. Więc ten by dostał równowartość pieniędzy. Tyle, ile dałby wkładu. No na początek nie mamy wkładu, więc już nie jest tak ciekawie. No siłą rzeczy możemy różne wstawiać strony, ale aby już miał wkład, to robimy w ten sposób, że daje pieniążków, ile tam ma, pod swój żeton. To każdy z graczy daje pieniądze, tak, pod swój żeton, tam żetony, bo można kilka wstawiać. Żółty tu nie gra. Nie gra żółty, to jest jakiś inny. O, tak, szary gra. I wcale ten szary nie musi swojej odpowiedzi obstawić. Może obstawić odpowiedź kogoś innego, nie? Na przykład tu, tak? Może obstawić odpowiedź, nie wiem, jakąś tam inną. Skoro ma dwa żetony, no to może na jedną dać na przykład 100, na drugą może dać też 100. O. Ważne, żeby to było pod jego plastikowym żetonem, te żetony tekturowe, które są wartością jego zakładu. Myślę, że no, jakąś odpowiedź trzeba dać, tak? No właśnie, w ten sposób. No i potem dostajemy według kursu, po ujawnieniu tej odpowiedzi właściwej, tyle, ile tutaj było, tyle dostajemy, tak?
Oczywiście, jeśli odpowiedź jest prawidłowa, no to byłaby to 25, czyli ten by dostał 3 razy tyle, ile tutaj postawił, tak? Tam ci by nie stali nic. I ci, którzy nie trafili, to tracą pieniądze, no plastiki wracają do graczy. No ci, którzy wygrali, dostają według kursu. Ten, który trafił idealnie, to dostaje 300 premii. Kolejną rundę zaczynamy znowu z kolejnym pytaniem. Oczywiście musi być czyszczenie, każdy musi wziąć sobie te tabliczki, wyczyścić to, co tam napisał na tych tabliczkach. No i tam kolejne pytanie, to by było, jaka była liczba ludności w Polsce w 2016 roku, tak? Każdy będzie po przeczytaniu pytania w czasie, każdy by musiał napisać na tabliczce jakąś tam liczbę, tak? Następnie byśmy to tutaj na macie ułożyli. Jakby to było nieparzyście, to puste w środku, różnych odpowiedzi, mimo tego, że tutaj jest nieparzyście, ale to jest to samo. Jakby było parzyście, to by było zajęte. Następnie byłoby obstawianie, tu już jakby ktoś, niektórzy by już mieli dodatkową kasę, więc wydawali pod swoje żetony. Obstawianie też nie jest obligatoryjnie, więc jeśli mamy nawet te pieniądze dodatkowe, no nie chcemy obstawiać, to nie musimy, to nie jest wymóg. No ale to jest oczywiście ryzykujemy, ale możemy wtedy wygrać, tak? No i potem po ujawnieniu już tej odpowiedzi pieniądze 300 premii. Jak ktoś trafił idealnie, jak nie trafił idealnie, to sprawdzamy te pod żetonami. A mimo tego, że jest trafienie idealne, to jakbyśmy sprawdzili, tak? Bo ta premia to jest dodatkowa. Do wkładu, który był poniesiony tutaj przy zakładzie. No i ważne, musi być równe lub niższe, nie może przekroczyć. Czyli na przykład, jak ta perła miała, to by nie grało, perła miała 30, tak? A dałbym, o, 20, 20, o, dałbym, dałbym, było, grałoby pad 10 i 40. To i tak wygrałoby 10, mimo tego, że 40 jest bliżej tych 34, dokładnie perła miała. 40 jest bliżej 34, i tak wygrałaby 10, bo jest niżej. Że liczy się ta wartość, która jest najbliżej i nie przekracza tej wartości odpowiedzi. Jakby byłyby dziesiątki tam mniej, to i tak wygrałaby 10, mimo tego, że bliżej 40 jest tej 34 wartości tej perły, która tutaj akurat w tym przykładzie była omawiana. Takie coś. Jeszcze co by było, jakby wszystkie nasze odpowiedzi były więcej niż odpowiedź ta tutaj właściwa. No wtedy te swoje wkłady, znaczy wkłady, te zakłady, te dodatkowe, tak? Bo plastiki zawsze odzyskujemy, ale te dodatkowe zakłady tylko ci by dostali, którzy daliby na te pole. Mniej niż najniższa odpowiedź. Czyli jeśli wszystkie są ponad odpowiedź, przewyższają, czyli wszystkie są niewłaściwe, no to tylko te pole przynosi nam zysk. Tak to wygląda. Są duże emocje, bo są duże zakłady. Zawsze mamy tą parę, więc możemy sobie to rozdzielić. Możemy też głosować na swoje, ale nie musimy wcale na swoje. Możemy na identyczne, możemy na równe. Ile dodatkowo damy pieniędzy, tyle możemy dodatkowo wygrać. Przy remisach liczy się, wygrywa ta drużyna, gdzie jest najmłodszy gracz po prostu. W której jest najmłodszy gracz lub po prostu najmłodszy gracz z tych remisujących, tak? Bo to możemy grać zespołowo też, możemy indywidualnie. Tylko mamy tutaj tyle, ile mamy tych tabliczek, czyli ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mamy chyba. Jeśli się nie mylę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabliczek, tak jest. No i ważne, że plastiki zawsze nam wracają, nawet przy przegranej. No a tym już ryzykujemy. Wygrana lub przegrana. No warto ryzykować, bo kursy są fajne, tak? Te rosnące 5 do 1 aż, no i 6 do 1 te malejące, tak? Przy stawce mniej niż najmniejsza odpowiedź. Bardzo fajnie zrobiona gra, quizowa, ale quizowo-hazardowa. Tak naprawdę
Więc nie czuję się tutaj żadnego quizu, bo wcale nikt nie musi trafić na odpowiedź. Tej premii nie zgarniemy, ale dostaniemy i tak, bo dobra będzie odpowiedź ta, która jest najbliżej prawdy i jest nieprzekraczająca, tak? No i tyle, ile obstawiliśmy, tyle po kursie zwiększone otrzymamy. Ryzyk Fizyk, edycja Deluxe. Dzięki.